Zarząd Powiatu w Policach otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium od radnych Rady Powiatu w Policach. Obecni w trakcie głosowania radni jednogłośnie udzielili zarządowi Powiatu w Policach wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. To była 55. sesja Rady Powiatu w Policach jedna z ważniejszych, jeśli nie najważniejsza w ciągu roku. Na tej sesji przede wszystkim zarząd Powiatu otrzymywał skwitowanie. Swojej działalności w 2022 roku oraz absolutorium. To również zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. 119 milionów złotych wydatków bieżących, 25 milionów inwestycyjnych w całości wydatków budżetowych na inwestycje około 17%. Starosta policki Andrzej Bednarek podziękował w imieniu własnym oraz całego zarządu wszystkim współpracownikom, pracownikom starostwa powiatowego w Policach oraz podległych jednostek, podkreślając, że dzisiejszy wynik głosowania jest efektem współpracy. No jest to ocena jakby nie patrzeć całego zarządu, ale przede wszystkim całego urzędu, całego aparatu, wszystkich dyrektorów i stąd też moje podziękowania. Bednarek podziękował również wszystkim radnym, również tym z opozycji, którzy udzielili zarządowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Zagłosowanie za dla mnie jest czymś wyjątkowym. Ja ciągle to podkreślam, dlatego na pierwszym miejscu dziękowałem radnym Sprawie Sprawiedliwości, bo oni dziś są reprezentantami mniejszości, ale opozycyjnej. Głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu polickiego i debata na jego temat. Zarząd Powiatu w Policach w towarzystwie samorządowców z Gmin Dobra oraz Kobaskowo spotkał się z przedstawicielami mediów, aby porozmawiać o dwóch ważnych inwestycjach drogowych realizowanych na terenie Gmin Dobra oraz Kobaskowo. Powiat Policki przystąpił już do realizacji inwestycji przebudowy drogi Dołuje Stobno. Ale również dziś będzie podpisywana umowa na samą miejscowość Stobno. W przypadku drogi Dołuje Stobno została ona do końca września całkowicie wyłączona z użytkowania. Aktualnie firma Eurovia, realizująca inwestycję, zerwała starą nawierzchnię. Prace powinny zostać zakończone do końca października bieżącego roku. Koszt realizacji inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych. Na realizację inwestycji powiat policki otrzymał 2 miliony złotych z trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych PGR 3 miliony złotych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego oraz 1,4 400 złotych z budżetu gminy dobra. Nieco dłużej potrwa przebudowa drogi w samej miejscowości Stobno, gdzie w ramach realizowanych prac położona zostanie m.in. kanalizacja. Inwestycja będzie realizowana przez firmę RSK-Wolin. Kwota realizacji inwestycji wynosi nieco ponad 11 milionów złotych. Na jej realizację powiat policki otrzymał blisko 5 milionów złotych z rządowego funduszu Polski Ład i ponad 5 milionów z rządowego funduszu rozwoju dróg. Wkład w realizację inwestycji przekazała także gmina Kobaskowa. Wiemy i zdajemy sobie sprawę również, że e, mieszkańcom bardzo zależy właśnie na e, dobrej drodze, bezpiecznej drodze. My budujemy bardzo dużo dróg, uzbrajamy tereny głównie inwestycyjne. E, i no, z tego powodu ciężko nam tutaj znaleźć środki na dofinansowanie tych zadań powiatowych, ale to robimy zależy nam na tym, żeby ten stan dróg był z roku na rok coraz lepszy. Starosta policki Andrzej Bednarek na ręce wójtów poszczególnych gmin złożył podziękowania za wsparcie, głównie finansowe powiatu polickiego w realizacji remontów dróg powiatowych. Powiat Policki realizuje zadanie polegające na usunięciu niewłaściwie składowanych odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach. Aktualnie jesteśmy na ukończeniu pierwszego etapu projektu pod nazwą Usunięcie Niewłaściwie Składowanych Odpadów przy Ulicy Kamiennej tutaj w gminie Police. Jesteśmy po czwartym z pięciu odbiorów częściowych zadaniach. To oznacza, że znaczna część odpadów, które były nielegalnie składowane na terenie przy ulicy Kamiennej w Policach, została już usunięta. Na tej nieruchomości, zwłaszcza po prawej stronie, nie leżą już e, odpady. Powiat policki przygotowuje już procedurę przetargową do kolejnego etapu polegającego na rekultywacji i remediacji terenu po nielegalnym składowisku odpadów. Kompletujemy wszystkie dokumenty, czekamy teraz na odpowiedź regionalnej Dyrekcji, dyrekcji Ochrony Środowiska, bowiem ona jest odpowiedzialna za to, żeby zaakceptować proponowany przez nas program rekultywacji i remediacji. Zadanie, na które powiat Policki otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 25 milionów 300 tysięcy zł, polega na uprzątnięciu terenu oraz jego rekultywacji. Na terenie, po byłym nielegalnym składowisku odpadów, pojawią się nowe nasadzenia oraz przestrzenie rekreacyjne o charakterze parkowym. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się 27. Forum Samorządowe Powiatu Polickiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Polickiego oraz gmin Powiatu Polickiego. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Policach dotyczące efektywności finansowania robót publicznych, dotyczące pobytu w dziennym domu Senior Plus w Policach. Podziału alokacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz informacja o zwiększonym naborze do klas szkół ponadpodstawowych w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach, forum samorządowemu powiatu polickiego przewodniczy Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu w Policach. Przypomnijmy, że spotkania odbywają się raz na kwartał i są platformą wymiany doświadczeń i wdrażania nowych pomysłów w gminach powiatu polickiego i w samym powiecie polickim. Podczas 27. forum samorządowego powiatu polickiego jednym z wiodących tematów była możliwość zwiększenia naboru do klas szkół ponadpodstawowych w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Dokonaliśmy trochę prac remontowych, żeby poszerzyć bazę o sale lekcyjne dodatkowe. O informację dotyczącą przygotowania powiatu polickiego jako organu prowadzącego zespół szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach do zwiększonego naboru uczniów klas szkół ponadpodstawowych zwrócił się burmistrz Polic Władysław Diakun. Ma to związek z faktem, że ósmą klasę szkoły podstawowej kończy w tym roku połowa rocznika 2009 oraz cały rocznik 2008. Będziemy przyjmować młodzież zainteresowaną nauką w naszej placówce, nawet jeżeli, jeżeli będzie się to wiązało ze zwiększeniem liczby oddziałów. Powiat Policki chce, aby z oferty zespołu szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach mogli skorzystać wszyscy uczniowie z terenu powiatu polickiego zainteresowani kontynuowaniem nauki w Polickiej placówce. O ile w przypadku Liceum Ogólnokształcącego nie powinno być większych problemów, o tyle trudniej sytuacja będzie wyglądała chociażby na kierunku technik technologii chemicznej z uwagi na ograniczenia wynikające z dostępności szkolnego laboratorium. Dzienny Dom Senior Plus świętował siedmiolecie swojego funkcjonowania. Udział w uroczystości wzięli podopieczni placówki oraz zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele samorządu powiatowego reprezentowani przez starostę polickiego Andrzeja Bednarka oraz członka zarządu powiatu w Policach Beatę Chmielewską, a także jednostek współpracujących z placówką. Zaproszeni goście złożyli wszystkim uczestnikom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu oraz prezentów. Podopieczni dziennego domu Senior Plus przygotowali na tę wyjątkową okazję krótki występ artystyczny. Funkcjonowanie dziennego domu Senior Plus w policach jest współfinansowane ze środków otrzymanych od wojewody zachodzi pomorskiego w ramach programu Wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025, zaś jego prowadzenie jest współfinansowane przez z terenu powiatu Polickiego w ramach pomocy finansowej udzielonej powiatowi Polickiemu przez te jednostki.